Witam, tu Puma Core GPS. Tak jak obiecałem, po miesiącu o Kubocie X18 parę rzeczy chcę powiedzieć. Po pierwsze, czujnik, czytnik linii papilarnych jest bardzo dobry. Aparat zdjęcia robi całkiem dobre w dzień i dokładne, i łapie szybko ostrość. Wszystko jest pięknie, ładnie. W nocy niestety bardzo mocno zaśnieżone. Dużo artefaktów i złej jakości jest. Kolejna rzecz. Ten telefon to nie ma w ogóle prawie czujników. To jest taka uboga wersja. Nawet się nie spodziewałem, że można tak ubogie telefony produkować, które mają 4 GB RAM-u i tak dobrej jakości ekran. On ma tylko czujnik przechyłu, czujnik zbliżeniowy i czujnik światła, który działa bardzo fatalnie, bo nie może tak naprawdę ustawić konkretnego podświetlenia ekranu, czyli albo świeci za mocno, albo za słabo. Trzeba cały czas ręcznie regulować, bo ten automat działa do niczego. Kolejna rzecz, ten czujnik zbliżeniowy, który jest jak do ucha się przykłada, żeby on się wyłączył, to on po prostu się nie wyłącza i uchem rozłączamy rozmowę albo włączamy ją, także no jest po prostu tragedia. Co 10 rozmów, 5-6 rozmów wyłączymy uchem albo przyłączymy inne ustawienia. Kolejna rzecz, bateria jest bardzo dobra i wytrzymuje całkowicie cały dzień rozmów non-stop i pracy na telefonie, także bateria jest w porządku. Jeżeli chodzi o ekran, choć jakość ekranu, dokładność jest bardzo wysoka, jest super HD, ale czułość dotyku jest taka sobie. Obudowa bardzo się mocno brudzi, specjalnie ją nie czyściłem, żeby można było zobaczyć. To jest telefon, który był z rana czyszczony po dniu użytkowania i naprawdę nikt go nie lizał, ani nigdzie sobie nie wsadzał. To jest normalnie po prostu użytkowane i w ręku trzymane. To jest tak wygląda przednia szybka, a przecież nic nie było nim robione, tylko było rozmawiane. Ogólnie, jeżeli oceniać go od 1 do 10, to mogę mu dać maksymalnie 5 punktów, bo parametry techniczne ma bardzo dobre. Chęci mieli dużo, jeżeli chodzi do tworzenia tego telefonu, ale przez to, że nie ma czujnika, nawet kompasa i innych takich podstawowych czujników, przez to, że się brudzi, że czujniki, które już są, nawet szwankują, no nie za takie pieniądze, no około 700 zł za telefon, który ma tak dużo mankamentów, mi się wydaje, że chyba nie warto dać. Pozostawiam decyzję już użytkownikom, ale według mnie w tej cenie jest dużo więcej telefonów do wyboru. Jakby cena była niższa, to myślę, że warto się zaopatrzyć, chociaż patrząc na parametry ośmiordzeniowego procesora, czytnik linii papilarnych, aparat podwójny 20 milionów pikseli, przedni aparat super HD, jakość 4 giga i tak dalej, no to niby dobra cena i oferta tego telefonu, ale mi się wydaje, że dla swojej bliskiej osoby to takiego telefonu bym nie kupił. Pozdrawiam, proszę piszcie swoje opinie i co wy sądzicie o tym.